Witam wszystkich bardzo serdecznie. No idź. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Naczotany. Ja jestem Patryk, a dzisiaj pogadamy o książkach. Poprosiłem was na Instagramie, żebyście wysyłali mi odpowiedzi do pytania pokaż mi książkę, która, i wy dokańczaliście. I nazbierało się tego trochę. Wybrałem i połączyłem kilka pytań, żeby pokazać wam jedną książkę. I zapraszam was do oglądania. Możemy zacząć w sumie od pierwszego, czyli książka, która zaczęła twoją przygodę z czytaniem. I u mnie to jest książka... Położyłem ją na odwrót. Zaraz wracam. U mnie to jest książka, którą ja w ogóle pożyczyłem z biblioteki, jak byłem bardzo mały. To było chyba jak miałem 7 albo 6 lat. Z biblioteki w takim małym miasteczku, gdzie mieszkała moja babcia. I to jest Narnia. I to jest egzemplarz z tej biblioteki. Ale tej biblioteki już nie ma w tamtym miasteczku, także to sobie, tak sobie to bronię się. Ale niestety mam tą książkę stamtąd. I to było tak, że ja ją wypożyczyłem. Moja babcia zapomniała jej oddać, kiedy pojechałem z wakacji. I tak została u mnie do teraz. I mówię, bardzo, bardzo, bardzo mały byłem. Ale tak, ona zaczęła moją historię. Okej, i następna to jest książka, która ma autograf. I to jest bardzo smutna historia, bo książka, która ma autograf mojego ulubionego autora, została zalana przez to, że ktoś, kiedy podlewał kwiatki w moim pokoju, je przelał. I niestety rdzę z autografem. Panie Małecki, jak to oglądasz? I Ola, nie przerażcie się, ale tak, mój autograf od pana Małeckiego został zalany. Ale będę się starał, żeby na nowej książce mi się też podpisał. Mam nadzieję, że na targach warszawskich mi się to uda. Także zobaczymy. Następna książka, czyli pokaż mi książkę, która najbardziej cię złamała. I to jest znowu pan Małecki i to jest książka Joseph. Nie będę się rozwodził na temat wszystkich tych książek, bo będzie ich bardzo dużo i bardzo długo by trwał ten film. Ale tak, bardzo dobra historia, znaczy bardzo straszna historia dzieciaka. Bardzo mnie wstrząsnęła i to jest w ogóle jedyna książka, na której uroniłem łzę. A ja jestem twardy jak skała i nie uraniam łez na książkach. A to jest jedyna książka, na której się pokazała. Także... jest mocno. Pokaż mi książkę, która ma cudowny vibe natury i powiem wam, że miałem problem, bo ja nie czytam takich książek. Mógłbym dać pana Tadeusza, ale no nie. A, i to jest ważne, że tam było wspomniane, żeby nie użyć gdzieś śpiewają raki. Ja uwielbiam, gdzie śpiewają raki, ale wybrałem historia pszczół. I wybrałem ją tylko dlatego, że jest ta historia pszczół. Ja kocham w ogóle pszczoły. Bardzo marzę o ulu, jak będę starszy. I ogólnie ta historia bardzo mi się podobała. Ale czy tam jest vibe natury? No nie, po prostu jest o naturze, ale nie można było czuć tej wiosny, czy tam ogrodów, ale no wciąż mówimy o naturze. Pokażmy książkę, która na dłużej czeka na przeczytanie. I powiem wam, że to jest książka, do której również miałem ogromne oczekiwania. I to jest w ogóle książka, którą kupiłem sobie sam. Za pierwszą swoją wypłatę jako ogrodnik, byłem beznadziejnym ogrodnikiem. I to są dzikie karty Martina, tego co napisał Gry o Tron. I powiem wam, że ja bardzo chciałem przeczytać tą książkę, bo fabuła jest tak wspaniała, taki super pomysł, ale tak mnie nudzi. A trochę jest tych książek i w ogóle ja ją chyba prawie skończyłem, jak widzę. Ale no, wciąż nie przeczytałem. Zacznę od nowa, bo mało co pamiętam, bardzo dużo było imion. Pokaż mi książkę, która była fajna, ale spodziewałeś się czegoś lepszego. I boję się, że wywołam burzę. Ale taką książką jest Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. Okej, okay. A książka była fajna, ten plot twist był, można było się go spodziewać, nie spodziewałem się jakoś bardzo, ale coś tam mi świtało i no nie chcę nic mówić więcej, wypowiem się więcej na podsumowaniu kwartału, no bo nie chcę, żeby ten film trwał zbyt długo, ale no nie zachwyciła mnie ta książka. Książka, którą polecę wszystkim i to jest dość prosty wybór, bo to są Niespokojni Ludzie i dałem ją tylko dlatego, bo to nie jest jakaś super wybitna książka, ale
Ale wydaje mi się, że to jest książka, którą polubią wszyscy. To jest taki komfort read po prostu. I chyba to tyle. No jakby cała rodzina u mnie mogłaby to na spokojnie przeczytać i nie bałbym się, że nie wiem, nie będzie im odpowiadała po prostu. To jest książka dla wszystkich. I każdy znajdzie coś fajnego dla siebie, albo żeby się pouczyć, w sensie o życiu, albo po prostu uśmiechnąć. Albo posmucić, bo też były takie momenty. Pokaż mi książkę, którą kupiłeś po okładkowej cenie. I to jest smutne, bo kupiłem po okładkowej cenie Harry'ego Pottera po czesku. I to jest 300 koron, czyli przeliczone w euro, 12 euro. Biorąc pod uwagę tutejszą cenę euro, dużo, ale musiałem ją kupić, bo mam taką tradycję, że kupuję książki w językach Harry'ego Pottera, w językach innych niż polskie, w każdym mieście, w każdym państwie, w którym jestem. Także trochę wydałem, ale no trzeba było. Ale smów przejdziemy do następnego pytania, bo pokaż mi książkę, która przeczytałeś najwięcej razy. I to jest Harry Potter. Harry Potter, pierwsza część, kamień filozoficzny. To jest, przeczytałem ją dużo razy, dlatego że ja bardzo dużo razy próbowałem zaczynać serię Harry'ego Pottera. Mam nadzieję, że nie słyszycie akwarium teraz, tak sobie myślę. Ale dam głośniej muzyczkę. Pokaż mi książkę, która miała wylecieć przez okno, ale ją pokochałem. Jest to Norwegian Wood Murakamiego. Główna bohaterka była tak... Znaczy główna bohaterka. Główny bohater było spoko, ale dziewczyna w tej książce była tak toksyczna, że i bardzo dużo ludzi było tam tak toksycznych, że miałem ochotę wyrzucić, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo jednak jak ktoś się denerwuje w książce, to znaczy, że jakieś emocje w tobie wywołuje i od razu jest o wiele większa wartość tej książki. O kurczę, i teraz książka, która przypomina ci o lecie. Dla mnie to są dwie w sumie serie, ale wezmę Wiedźmina, bo mam w głowie wizję, jak siedzę nad jeziorem, opalam się i czytam Wiedźmina na polu leżakowym. Pokaż mi książkę, która jest słabo oceniana, ale ty ją lubisz. Powiem wam, że to jest moja ukochana seria. Najbardziej ukochana seria i bardzo jest mi smutno, że mało osób ją lubi, ale mi się naprawdę ona podobała i bardzo dobrze ją wspominam, bo czytałem ją chyba w gimnazjum, jak zresztą filmy wychodziły. Ja ją szybciej przeczytałem niż obejrzałem filmy, zresztą nie widziałem filmów, i to jest Więzień Labiryntu. Ja uwielbiam tą książkę, w sensie tą serię. Uwielbiam ostatnio w ogóle, Kod Gorączki moim zdaniem był fenomenalny, bardzo dobrze ją wspominam. I bardzo chciałbym rozszerzyć, żeby ludzi więcej czytało tą serię, tak właśnie w wieku 7, 8, 6 klasy. Bo moim zdaniem ta książka, jedna z niewielu, przekazuje wartości przyjaźni, męskiej przyjaźni, znaczy ogólnie przyjaźni, ale takiej bardziej w tych takich czasach trudnych i przekazane w prosty sposób, no bo fantastyka. A właśnie miałem taki problem w książkach, że bardzo dużo było przyjaźni kobiecych, gdzie czytałem, a ani w filmach, ani w książkach nie było takiej przyjaźni, która jakby odpowiadała mi, żebym się nauczył tak naprawdę, jak to może wyglądać i w którym momencie jest zaufanie. I to mnie nauczyło. Także bardzo fajna, bardzo polecam. Też chciałbym zrobić kiedyś film na temat tych książek, bo czuję, że są niedocenione. Pokaż mi książkę, która ma najbardziej odjechaną okładkę. I to jest Serce Wiedźmy, jakby to się świeci też, nie? Jakby moim zdaniem to jest tak piękna książka, tak piękne wydanie. Jak ja ją zobaczyłem na targach książki w Poznaniu, mówiłem, od razu muszę ją kupić, dlatego kupiłem. Ale oczywiście pokazałbym Dune, ale nie chcę być basic. Pokaż mi książkę, z którą związane jest dobre wspomnienie. I kolejne tutaj połączę. Pokaż mi książkę, która wywołuje najwięcej wspomnień, jest sentymentalna, w sensie sentyment do niej, i przypomina najlepsze wakacje. I powiem wam, że to jest Wojna Makowa. Ja przeczytałem Wojnę Makową. Ja przeczytałem Wojnę Makową i mi się podobała, nie jakoś super, super,
Wydaje mi się, że końcówka była do przewidzenia od pierwszego tomu. Niestety. I ma swoje wady, ale ja ją czytałem w najlepszym okresie chyba, w takim mojego życia, gdzie naprawdę byłem bardzo szczęśliwy. I bardzo fajni ludzie wokół mnie czytali te książki, dlatego i bardzo ich namawiałem, żeby czytali te książki. Pokaż mi książkę, która zaskoczyła cię pozytywnie w tym roku. I nie mam tej książki jeszcze w ogóle zakupionej, bo słuchałem jej w audiobooku. I to są lekcje chemii. Bardzo dobra książka. Bardzo mi się podobała. Też czuję, mogę się utożsamić z mężem głównej bohaterki, bo też jestem wioślarzem. Znaczy już nie, ale też długo wiosłowałem na uniwersytecie. Także bardzo dobra książka i pluję na to ładne wydanie. Także zobaczymy, może się uda. Okej, pokaż mi książkę, która zawsze wskażesz jako ulubioną. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ulubioną, na pewno najważniejszą. I to są Myszy i ludzie. Niestety nie mam swojego egzemplarza w domu, bo pożyczyłem i nie wraca za szybko ta książka niestety, także będę musiał sobie załatwić chyba nowy egzemplarz. Poszukam może tych ładnych, co teraz wydają, te białe. Pokaż mi książkę, która chciałbym móc przeczytać ją znowu po raz pierwszy. I to będzie proste, bo to będzie rok 1984. Bardzo mi się podobało ten plot twist na końcu. I w ogóle szok, który cały czas pokazywał, jakby który cały czas odczuwałem, jak czytałem nowe rzeczy. Bardzo dobra książka, polecam, bardzo szokująca na każdym kroku. Pokaż mi książkę, która pomogła ci zrozumieć siebie. I takie grube pytanie teraz. I polecę z grubą książką, czyli Człowiek w poszukiwaniu sensu. Przerażająca książka. I dla dojrzałych czytelników, bo to jest o psychologu w Auschwitz. Ogólnie gruba książka. Mam zaznaczone rzeczy i przerażające jest to, że nie mam ochoty do nich wracać, bo były bardzo ciężkie. Naprawdę dla dojrzałego czytelnika polecam bardzo. Pokaż mi książkę, która sprawia, że masz ogromną ochotę na reread. I to będzie Basic. Bo to będzie, gdzie śpiewają raki. Mi się bardzo podobało, zbliżają się wakacje, jest wiosna, więc idealny moment, żeby przypomnieć sobie o piękności naturze. Co? Jest wiosna, czyli jest idealny moment, żeby sobie odnowić naturę. Co? Co ty gadasz, Patryk, w ogóle? Jest wiosna, za niedługo jest lato, czyli idealny moment, żeby sobie przypomnieć tę książkę, bo natura opisana w niej była po prostu wyśmienita. Następnie, pokaż mi książkę, która najbardziej zawiodła twoje oczekiwania. I to jest książka Kwiaty dla Algernona. Ta książka była ogromnie hypowana. Mi się w ogóle nie podobała, w sensie w ogóle. Ona była spoko, ale czy ona mnie czymś zaskoczyła? Totalnie nie, niestety. Także niestety to jest to. I teraz misja była ostra i wziąłem randomową książkę i udało mi się znaleźć. Czyli pokaż mi książkę, która ma 17 liter. I to jest Droga wiodła ugorem. Znalazłem to. Mam 300 książek w domu, żadna nie miała 13 liter, ale znalazłem. 17, przepraszam. Pokaż mi książkę, która ma liczbę w nazwie i to jest od razu z... Pokaż mi książkę, która złamała cię psychicznie. To jest 27 śmierci Tobiego Obeda. Czyli jedna z kilku książek, które w ogóle tutaj powiedziałem, znalazły się w topce tamtego roku. Pokaż mi książkę, która przydałaby ci się na bezludnej wyspie. I to jest książka Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Idealnie sprawi się jako rozpałka na ognisko. Pokaż mi książkę, która przypomina ci pewną osobę. I to jest W obronie syna. Koleżanka ze studiów bardzo hype'owała serial, który został nagrany z Chrisem Evansem, czyli W obronie syna. Jest na Apple TV bodajże teraz. I był bardzo dobry. I jak zapomnę o tym serialu, tylko mam trochę dobrą pamięć na takie rzeczy, dlatego trochę to potrwa. Chcę przeczytać tę książkę, bo wiem, że się różni, także pozdrawiam Ewa. Będę ją czytał kiedyś, na pewno. Pokaż mi książkę, która ma straszną okładkę. Nie chcę nic więcej mówić, dlaczego ja to mam. Ale bardzo dużo książek dostawałem w spadku od kogoś. Pokaż mi książkę, przez którą zarwałbym noc. I to jest Święto Ognia z kolejny Małecki. Uwielbiam Małeckiego.
moim zdaniem jest wybitnie dobra i bardzo szybko się ją czyta, także nie zarwiesz mocno nocy, ale będziesz usatysfakcjonowany. Fuck, nie! Cio. Dogrywam szybko zakończenie, bo zaraz skończy mi się miejsce w aparacie, także dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam was na Instagrama. No i cześć.